Cześć, witajcie w kolejnym odcinku vloga Moja Kambodża. Minął już prawie rok od rozpoczęcia pandemii. Bardzo licznie pytacie się mnie, w jaki sposób można wylądować w Kambodży. Dlatego dzisiaj krótko i treściwie o tym, czy można latać do Kambodży oraz jak wygląda sytuacja związana z koronawirusem. Po pierwsze, Kambodża bardzo dobrze poradziła sobie z nierozprzestrzenianiem się wirusa. Co za tym stoi? Bo statystyki są niesamowite. 480 chorych, 460 wyzdrowiało. Nikt nie zmarł. Czy chodzi tylko o bardzo niewielką ilość robionych testów? Być może, ale nie tylko. Jakby nie patrzeć, przez ostatni rok Kambodża miała ściśle zamknięte granice, były wielkie obostrzenia związane z poruszaniem się po całym kontynencie, po całej Azji Południowo-Wschodniej, przede wszystkim jeśli chodzi o turystów, ale co więcej, biznes i dyplomacja także były zmuszone do tego, aby odbywać przedstawiciele biznesu i dyplomacji ścisłą 14-dniową kwarantannę w pełnej izolacji. Jeżeli chcielibyście polecieć teraz do Kambodży, gdy tylko za chwilę będzie możliwa uzyskanie wizy turystycznej bądź z naszej pomocą wizy biznesowej, pierwsze co musicie przedstawić to ważny test PCR na 72 godziny przed wylotem. Ważne, żeby była tam pieczątka, podpis lekarza. Co więcej, oczywiście ubezpieczenie podróżne i zdrowotne na kwotę minimum 50 tysięcy dolarów oraz 2000 dolarów w depozycie, który płacimy w momencie przylotu do kraju na poczet kwarantanny oraz ewentualnego późniejszego leczenia. No właśnie, jak wylądujemy w Kambodży, będziemy zmuszeni jeszcze raz przeprowadzić test PCR, po którym zostaniemy skierowani do jednego z kilkunastu ośrodków, gdzie będziemy przebywali w izolacji. Minimum 13-dniowa kwarantanna w zamkniętych oddziałach szpitali. Na sam koniec będziecie poproszeni o to, aby jeszcze raz zrobić test PCR. Jeśli on będzie negatywny, nie pozostaje nic innego, jak wkroczyć w Kambodżę, podróżować, cieszyć się. A co zobaczycie, jak będziecie już podróżowali po Kambodży? Stary świat sprzed 2020 roku, bo w Kambodży nie ma pandemii, to znaczy nie widzimy jej. Ludzie nie chodzą w maskach, są otwarte restauracje, ludzie się gromadzą, są otwarte siłownie, co więcej, są otwarte nawet dyskoteki, dlatego jest to ujmujące zobaczyć, w jaki sposób funkcjonuje jeden niewielki 17-milionowy kraj w Azji Południowo-Wschodniej, w momencie, w którym na świecie cały czas borykamy się z dużymi obostrzeniami i dużą ilością zachorowań. Serdecznie zapraszam, po więcej informacji będę na pewno informował, jak tylko cokolwiek zmieni się w kwestii wiz turystycznych i biznesowych, a potem czy to cyfrowy nomad z nami przez pół roku, czy po prostu wyjazd do Kambodży. Bądźcie ze mną blisko i pamiętajcie, zasubskrybujcie kanał. Zasubskrybujcie kanał, to nie jest proste słowo nawet dla wtajemniczonych vlogerów. Łapka w górę i trzymajcie się, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Hej!